zeszli? Tak. Tak? Jest was trochę dużo, dlatego proszę o uwagę, bo ja z reguły głośno nie mówię. Witam was bardzo serdecznie. Znajdujemy się na terenie ekspozycji historyczno-dydaktycznej przy Burze Śmierci. Obecnie znajdujemy się w rekonstrukcji baraku żołnierskiego. Tutaj wystawa poświęcona jest historii poligonu Waffen-SS Truppenübungsplatz Heidelager. Jego historia stricte wiąże się z II wojną światową. W momencie jej wybuchu, który nastąpił oczywiście 1 września 1939 roku, wojska niemieckie wkroczyły do samego Pustkowa w nocy z 8 na 9 września tego samego roku. Wojska Waffen-SS przejęły również w tym czasie Pustków i tutaj na tym terenie miał powstać właśnie ten poligon wojskowy. Decyzja o jego utworzeniu zapadła już właśnie w 1939 roku. Adolf Hitler zdecydował o tym, aby w Generalnym Gubernatorstwie powstało aż 7 takich poligonów wojskowych. W ogóle Generalne Gubernatorstwo miało stanowić taki obszar, taką bazę do działań wojennych przeciwko Związkowi Radzieckiemu, ponieważ przewidywał, III Rzesza przewidywała w najbliższym czasie atak na Związek Radziecki. Dlatego tutaj chciano zorganizować jak najliczniejsze obiekty wojskowe. Chciano tutaj szkolić żołnierzy niemieckich w tej sztuce walki, po tym, aby mogły wszystkie jednostki Waffen-SS wyruszyć na front. Tutaj możecie zobaczyć na tych fotografiach zdjęcia z okupowanego powiatu dębickiego. Na tej fotografii największej jest budynek Urzędu Administracji Niemieckiej. Natomiast poniżej zbombardowane budynki samej Dębicy. Tutaj na tej fotografii możecie zobaczyć synagogę żydowską. Niemcy wkraczając do Dębicy bombardowali to miasto, palili okoliczne wioski, zarządzili również wysiedlenia mieszkańców. Możecie zobaczyć właśnie fotografię z jednej miejscowości, jak to mieszkańcy zapakowali swój cały dobytek i wywozili go. Tak samo, może niektórzy z was interesują się historią, to trochę przynajmniej, a bardzo proszę o wyłączenie telefonu, kojarzą sytuację, w jakiej wtedy była Polska. Ludzi wywożono na przymusowe roboty do III Rzeszy, a cały dobytek tych mieszkańców później Niemcy grabili i przejmowali, palili tak samo te wioski i zajmowali urzędy, prowadzali własną administrację. Wtedy też rozpoczęto wszystkie pomiary w terenie. Wytyczono jego plan. Tutaj możecie zobaczyć mapę poligonu. Jego granica zaznaczona jest tą przerywaną linią i tworzy kwadrat o wymiarach 25 na 25 km. Jego centrum znajduje się w tym miejscu, w miejscowościach Wola Pustkowska i Wola Brzeźnicka. Centrum tego poligonu, a więc tak zwany obóz wojskowy. Tam mieściła się komendantura, tam funkcjonowali, przebywali, mieszkali wszyscy żołnierze tych jednostek wojskowych. Natomiast na całym obszarze poligonu rozmieszczone były różne obiekty wojskowe, między innymi w Bliźnie.
utworzono bazę doświadczalną bomb V1 i rakiet V2. Na obszarze poligonu zorganizowano tak samo dwie strzelnice do broni krótkiej i do broni karabinowej. Co więcej, tutaj w pobliżu obozu wojskowego i wejścia do niego, tutaj jest fotografia głównej bramy do wejścia obozu wojskowego, znajdowała się ona w pobliżu stacji kolejowej Kochanówka. Natomiast na tej mapie możemy zobaczyć dokładne rozmieszczenie obiektów na terenie obozu wojskowego. On w ogóle został ukryty w lesie. Te lasy zostały wykartowane. Utworzono betonowe drogi i postawiono baraki żołnierskie. Utworzono tak zwane ringi. Ring pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty. Tylko te cztery tworzyły kształt koła, natomiast piąty miał inny kształt. Te charakteryzowały się właśnie betonowymi drogami o długości 2 km, szerokości 6 metrów. Cały ring miał średnicę 1 km. Co znajdowało się na tych ringach? Na każdym ringu znajdowało się około 50 baraków mieszkalnych, takich właśnie jak te, w którym teraz się znajdujemy. W tych żyli żołnierze, mieli tutaj swoje łóżka, tutaj spali wszystkie potrzebne inne rzeczy. Na samym środku ringu znajdował się budynek administracji oraz baraki oficerskie. Po wewnętrznej stronie drogi umiejscowione zostały garaż oraz stajnie. Po zewnętrznej stronie te baraki żołnierskie, a także budynki gospodarcze. Za nimi budynki firm niemieckich, które zajmowały się budową urządzeń kanalizacyjnych, instalacji wodociągowych, jak i robotami malarskimi na terenie obozu wojskowego. Poza tym na każdym ringu postawiono cztery kuchnie połączone z obszernymi jadalniami. Również na terenie ringu znajdował się szpital, tak zwana izba chorych. Tutaj ten kwadrat to jest teren i zabudowania fabryki tworzyw chemicznych Lignoza, która została tutaj wzniesiona jeszcze przed wybuchem II wojny światowej w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego. Niemcy przechwycili ją w momencie, kiedy zajmowali Pustków. Ta fabryka nie działała długo, zaledwie kilka miesięcy. Tutaj też Niemcy stworzyli komendanturę. Tutaj przebywał komendant poligonu, a w pozostałych zabudowaniach zajmowali je oficerowie wyższej rangą. Jak możecie zobaczyć jeszcze, bo to jest taka dość szczegółowa mapa, w tym miejscu zorganizowano obóz pracy przymusowej dla Żydów. Tutaj nie jest zaznaczona, aczkolwiek w tym miejscu jest właśnie Góra Śmierci. Gdzieś mniej więcej tutaj jest nasza ekspozycja. Bardzo, bardzo ciekawym eksponatem są na pewno te okna z takiego baraku żołnierskiego. Niestety już bez szyb, ale właśnie takie drewniane okna, ponieważ całe baraki były wykonane właśnie z drewna. Możecie zobaczyć na tych fotografiach, jak one wyglądały. Praktycznie każdy barak miał tutaj na froncie swoją nazwę też napisaną. Willa i
Wilna, no nie wiem. Różne były te nazwy, ja Wam tutaj ich teraz nie przytoczę, ponieważ zachowała się może tylko jedna fotografia w tamtym roku wystawy, tam sobie zaraz pójdziemy. Bardzo ciekawym też eksponatem są te buty wartownicze. Są one w ogromnym rozmiarze, jak wszyscy możecie zobaczyć, zachowały się w bardzo dobrym stanie. Są na bardzo wysokiej podeszwie. Za to może by ta izolacja była dobra, prawda, od ziemi, w czasie tych wielkich mrozów. W takich butach stali żołnierze na pełniący park. Są bardzo ładne słodki, sadzono przed barakami krzewy, róże, tworzono różne kompozycje, bardzo ciekawe. Na terenie całego poligonu została doprowadzona sieć elektryczna, kanalizacja, wodociągi. Kto się tutaj znajdował na terenie poligonu? Przybywały tutaj jednostki wojskowe wracające z frontu, bądź dopiero na ten front idące. Znajdowali się tutaj również młodzi rekruci, odbywali tutaj wszelkie szkolenia, uczyli się sztuki walki. Po to właśnie były tworzone poligony wojskowe. Na terenie całego Generalnego Gubernatorstwa, tak jak już mówiłam, zdecydowano o utworzeniu aż 7 poligonów. Przeznaczono na ten cel aż 600 milionów marek niemieckich. Zapraszam Was teraz za tą dużą fotografię. Takie śmiertelniki, takie blaszki, przyszywane do mundurów żołnierskich. Każdy żołnierz posiadał taki nieśmiertelnik. Tam był napisany jego numer oraz nazwa jednostki, do jakiej należał. Co ciekawszego, sygnet esesmański na pewno, maszynki do golenia, tubki po paście do zębów, szczoteczka, odkażelniki, sztućce, tak? Komplet sztućców. Wiele osób pyta się, wczoraj miałam na przykład taką grupę dzieci z 4 klasy, no i zastanawiali się, co to jest za nóż, co to jest za dziwny nóż. Wy już na pewno orientujecie, że to jest otwieracz do puszek, do konserw, tak? Także zapraszam Was teraz do tego pokoiku, który jest po lewej stronie. O mieszkańców, którzy po II wojnie światowej nie mieli swojego dobytku, a po prostu na czymś musieli spać. Tak wiadomo, że te wszystkie przedmioty, jakie meble, jakie znajdowały się na terenie poligonu, zabrali do siebie. Te łóżka, jak chodzi o nie, tutaj deski zostały oczywiście wymienione. Na takich spali oficerowie, natomiast zwykli żołnierze spalili już na drewnianych łóżkach. Tam zachowana jest jedynie jedna część z takiego łóżka oparta o drugie, po tamtej stronie. Zobaczyć. Ten stolik, te krzesła tak samo są oryginalnymi przedmiotami z terenu poligonu WaffenSS, jak również te wszystkie przedmioty, które na tym stoliku leżą. Filiżanki, kubki, butelki, papierośnica, znaczy nie papierośnica, tylko popielniczka. Na parapecie maski gazowe i puszki na te maski gazowe. Te wieszaki, te skrzynie, te walizki, jak również fotografie. W przeciągu istnienia całego poligonu było 3 komendantów. Możecie zobaczyć ich fotografie. Pierwszy z nich Werner Freiherr von Schelle, Paul Nostitz i Bernhard Voss. W tym gabinecie możemy zobaczyć niemieckie meble z lat 30., maszynę do pisania, jak i telefon pochodzący z poligonu, te fotografie
obok na tej ścianie przedstawiają przyjęcie u komendanta. Tutaj już żołnierze i oficerowie mają na sobie białe mundury. Gościli tutaj orkiestrę, odbywały się tańce, bawiono się. Na terenie poligonu wybudowano kasyno, wybudowano nawet dom publiczny. Poza tym wzniesiono tutaj szkołę niemiecką. Niemiecki żołnierski, dom żołnierski, jak również dom oficerski. Poza tym oficerowie, jak i komendanci przywozili tutaj całe swoje rodziny. Starali się prowadzić w miarę normalne życie. Na tamtych fotografiach z drogi możemy zobaczyć komendanta Bernharda Vossa wraz ze swoją rodziną. Co więcej, na terenie poligonu również powstał cmentarz niemiecki. Zapraszam Was teraz na takich saniach, jak tutaj na tej fotografii poruszano się w zimie. Tak jak już powiedziałam, były tutaj też koniki, były też na nich stajnie. One pomagały tutaj w przemieszczaniu się żołnierzom na terenie poligonu. Obok takich sań, to wiadomo, te wszystkie jednostki wojskowe miały swój sprzęt, samochody, ciężarówki, nawet i czołgi. Tam będą za tymi beczkami na paliwo. Możecie zobaczyć też fragment gąsienicy jednego czołgu, oprócz tego kanistry. Ogólnie w połowie 1943 roku wybudowano właśnie we wsi Blizna bazę doświadczalną latających bomb V1 i rakiet V2. W tamtej gablocie już troszeczkę przeszliście, ale w tamtej gablocie właśnie są pozostałości po takich rakietach V2. A jak chodzi o całą historię tej bazy bomb i rakiet, to zapraszam Was serdecznie do Blizny. Tam również jest muzeum. Jest wspaniała rekonstrukcja takiej rakiety. Będziecie mieli kiedyś czas, bo możecie tam pojechać. Mówiłam, że na terenie poligonu, na terenie każdego ringu był wzniesiony szpital, tak zwana izba chorych. Tutaj w tej gablocie znajdują się wszelkie buteleczki szklane po lekarstwach, jak również narzędzia potrzebne do wykonywania operacji. Tak samo niemiecka książeczka udzielania pierwszej pomocy. W kolejnej gablocie znajdują się narzędzia z warsztatów samochodowych. Na potrzeby poligonu wybudowano tutaj również stację benzynową. I to właśnie jej pozostałością są te beczki po paliwie. Nawet tutaj są widoczne, możecie zobaczyć, drzwi od auta. Już, że tak powiem, dość konkretnie rozebrane. Natomiast tutaj jest drewniany stolik z jadalni, tak samo naczynia. W tej gablocie, jak leżące na stole, naczynia, sztuczce, kufle. Właśnie z takich kufli pili żołnierze piwo. Piwo, butelki po piwie, butelki po różnych trunkach, napojach. Poligon istniał do roku 1944. W lecie, kiedy to wojska pierwszego frontu ukraińskiego zbliżały się na teren Polski, nastąpiła likwidacja poligonu i jego ewakuacja. Z
sam marszałek i pan Koniew, który dowodził wojskami tego frontu, stacjonował przez niedługi czas na obszarze poligonu i zajmował tutaj te wszystkie obiekty. Jak chodzi o historię właśnie poligonu, to by było na tyle. Teraz zapraszam was do drugiego baraku. Później do obozu jeńców francuskich na terenie ringu 5, a ostatecznie pod górę śmierci w roku 1942. Chciałam wam powiedzieć kilka słów na temat tego, jak wyglądało życie więźnia w obozie. Pracowali od 10 do 12 godzin. Wyżywienie również można uznać za w miarę dobre, jakie otrzymywali. Otrzymywali również czyste ubrania na zmianę. Z czasem te wszystkie rzeczy ulegały pogorszeniu. Czas pracy wydłużał się do 12 godzin. Już nie otrzymywali dostatecznych porcji jedzenia. Tych przerw w ciągu pracy było coraz mniej. A jak chodzi o pomoc lekarską, była ona znikoma. Jak wyglądał dzień więźnia obozowego? Wcześniej rano, o godzinie 4:30, 5 rano, była pobudka. Więźniowie myli się i jedli śniadanie. Na śniadanie otrzymywali około 25 deko chleba, 15 gram margaryny bądź odrobinę sztucznego miodu, również kubeczek gorzkiej, czarnej kawy i to wszystko. Później ustawiali się na apel placu. Następował około godzinny apel, na którym wymierzano tym więźniom kary obozowe za różne przewinienia. Najczęstszą karą była kara chłosty, od 25 uderzeń wzwyż. Każde uderzenie musiał liczyć sam więzień. Jeżeli pomylił się, karę wymierzano od nowa. Po tym apelu następował podział na grupy, na tak zwane komanda i wymarsz do pracy na teren poligonu. Na terenie poligonu pracowali oni od 10 do 12 godzin, później już tylko 12 godzin, powiedzmy, że aż 12 godzin, z jedną przerwą popołudniową. Nie było przerwy na obiad, na kolację. Obiad, kolacja była po powrocie z prac, czyli o godzinie 18. Co na tą kolację otrzymywali? Około litr rzadkiej zupy z pęczakiem, z kawałkiem rzepy bądź ziemniaka w łupinach. Potem również odbywał się apel, liczono liczbę zmarłych, liczono liczbę żywych i odsyłano ich do baraków. Baraki zamykano od wewnątrz. Tutaj mieli dwa piece, z których tylko jeden czasem się grzał, umywalnie i łóżka piętrowe, trzypiętrowe, tak jak tam można zobaczyć. Później sobie tam podejdziemy. Na takich tyryczach spali. Przywieziono ich tutaj około 2000. W przeciągu jednego miesiąca zginęło ich parę, właśnie te 2000, zostało ich tylko kilkuset, a to ze względu na to, że nie zapewniono im żadnego dachu nad głową. Przywieziono ich po prostu tutaj pod górę śmierci,
warszawskiej, a była to już jesień, to były chłodne dni, dlatego większość z tych więźniów umarła. Po miesiącu czasu, w listopadzie, przywieziono tutaj kolejny transport tych jeńców radzieckich w liczbie około 2,5 tysiąca. I również przebywali oni w takich samych warunkach. Kiedy ta śmiertelność wzrastała, stwierdzono, że zrobią selekcję tych więźniów. Także silnych i zdrowych oddelegowano do pracy na poligonie, a pozostałych, starszych i chorszych, zostawiono na terenie obozu i rozkazano im budowę kilku baraków mieszkalnych. Jednak nie zapewniono im w dalszym ciągu żadnej opieki medycznej, nie zapewniono im dostatecznej już wtedy dostatecznego wyżywienia, ani nie pozwalano, żeby docierała do nich żadna pomoc z zewnątrz. Tutaj bardzo, że tak powiem, wielkie zasługi dla więźniów przypisuje się księżnej Helenie Jabłonowskiej. Ona jest tutaj właśnie na tej fotografii za tamtym monitorem. Ona starała się, aby transporty z żywnością docierały do obozów. Jednak jak chodzi o obóz dla jeńców radzieckich, tutaj nie zgadzano się, aby żadna pomoc do nich docierała. Zostali oni pozostawieni sami sobie. Tak więc większość z nich zginęła. Zginęło ich około 5 tysięcy, co stanowi prawie 90% całej ich liczby, jaka tutaj przybyła. Koniec ich obozu szacuje się na rok, na luty 1942. Jak chodzi o trzeci obóz, ponieważ zorganizowano tutaj trzy obozy pracy, trzecim obozem był obóz dla Polaków. Pierwszy ich transport przyjechał tutaj we wrześniu 1942 roku i został on przywieziony centralnie pod Górę Śmierci. W tym czasie istniał już tutaj obóz dla Żydów. Istniał on tutaj od lata 1942, dokładnie w tej części. Natomiast tutaj odgrodzono właśnie polską część od żydowskiej płotem z drutu kolczastego. Całość obozu była, tak jak tutaj widzimy, ogrodzona potrójnym płotem z drutu kolczastego. Tutaj była główna droga wjazdowa, budynek wartowni. I te baraki ułożone tak promieniście w polskiej części obozu, były to baraki mieszkalne. Ten barak, w którym się tutaj znajdujemy, jest rekonstrukcją właśnie takich baraków mieszkalnych. One były podzielone na izby. Takich izb było 5 i w każdej izbie umieszczono od 50 do 70 więźniów, a więc w każdym baraku szacuje się, że mogło mieścić się od 250 do 350 więźniów. Więc byli oni tutaj w nieziemskim ścisku. Panował tutaj bardzo wielki zaduch. Oni się tutaj gnieździli bardzo, bo możecie sobie tylko wyobrazić właśnie, jaka tutaj atmosfera musiała panować, kiedy ci więźniowie głodni, zmęczeni, wracali po pracy i w dodatku nie mieli w co się przebrać. Oni w tych ciuchach, w którym wychodzili na pracę, na poligon, wracali i kładli się spać. Poza tym tak, każdy więzień miał swój numer obozowy. No to prawda, ciężko czasami doczytać się z takiego ręcznego pisma. W tamtej gablocie natomiast możemy zobaczyć szkatułki drewniane, jakie wykonywali w warsztatach więźniowie. Bardzo staranne, wykonane z drewna, z wierzchu z namalowanym
obrazkiem. Było ich o wiele więcej, aczkolwiek my posiadamy tutaj taką, tą jedną z tym obrazkiem, a tutaj taką drugą z rzeźbionymi właśnie liśćmi. Jak chodzi o obóz dla Polaków, możemy podzielić go na takie dwie fazy. Pierwsza od września 1942 do marca 1943. Dlaczego? Ponieważ w marcu 1943 inspektor obozów koncentracyjnych polecił, aby we wszystkich obozach zmniejszyć śmiertelność wśród więźniów i zwiększyć wydajność siły roboczej. Dlatego też komendant Solidonu, Bernhard Voss, przeprowadził wizytację w obozie i zarządził kolejno, aby więźniom dostarczyć naprycze, koce, podgórki, sienniki, aby zwiększyć im racje żywnościowe, aby zwiększyć im właśnie tą pomoc medyczną. I ta pomoc, dopiero wtedy ta pomoc z zewnątrz mogła do nich dotrzeć. Były to zazwyczaj paczki żywnościowe, przekazywano tak samo przez więźniów. Zazwyczaj był to właśnie widok na baraki obozowe, a tutaj widzieli naturę śmierci. To jest to góra śmierci. To jest góra? Ta właśnie sytuacja więźniów do marca 1943 roku, sytuacja więźniów polskich była bardzo, bardzo zbliżona do warunków bytowych więźniów żydowskich. A od kwietnia 1943 roku, po tej wizytacji komendanta, ta sytuacja właśnie znacznie polepszyła się, tak? Ponieważ ta śmiertelność przekraczała 20 osób dziennie. I wtedy to też na Biurze Śmierci postanowiono utworzyć taką komorę do składowania zwłok więźniów, a obok niej postawiono z cegieł palenisko-krematoryjne. W tym miejscu palono zwłoki. Tam pewnie pójdziecie za chwilkę i będziecie mogli zobaczyć, jak wyglądało to palenisko. Tutaj niestety nie ma takiego dobrego zdjęcia, na którym moglibyście je zobaczyć. Tutaj jest zdjęcie z czasów powojennych na właśnie tą komorę. W takiej komorze przechowywano te zwłoki więźniów. Tutaj ten teren na tym zdjęciu jest otoczony takim łańcuchem. I obok tej komory, gdzieś tutaj po prawej stronie, jest to palenisko. Jedyną fotografią, na której można zobaczyć chociażby fragment tego paleniska, to są właśnie te cegły. Ale będziecie tam, to zobaczycie już, jak to wygląda w dniu dzisiejszym. Te słupy betonowe, które mogliście zobaczyć w momencie, kiedy wchodziliście na teren ekspozycji, to są te same, jak na tej fotografii. To są słupy z bramy wjazdowej do obozu polskiego. Zostały one tutaj przeniesione, ponieważ sam obóz znajdował się troszeczkę w lewą stronę w tamtych lasach. Tutaj natomiast był teren bagnisty.